Każdy zespół przechodzi pewne naturalne fazy. Jeżeli nie rozumiemy tych faz, to nie rozumiemy, co się dzieje w zespole, a kiedy nie rozumiemy, co się dzieje w zespole, nie potrafimy na to właściwie zareagować. To, co pokażę, to jest tak zwany schemat Takmana. Takman genialnie pokazał te fazy, co się w nich dzieje i co przywódca powinien wtedy zrobić. Tutaj mamy takie dwie osi. Na jednej mamy wydajność, tak? czyli skuteczność, efektywność. A na drugiej mamy upływający czas. Dobrze rozwijający się zespół, w miarę upływu czasu, powinien być coraz bardziej wydajny. Ale przechodzić będzie następujące etapy. Etap formacji, kiedy zawiązuje się zespół, etap sztormu, kiedy przychodzą problemy, to co Lencioni nazwał konfliktem, etap normalizacji, kiedy zaczynamy się angażować i etap wydajności, kiedy się pojawiają rezultaty. Tylko widzisz, to nie musi się udać. Nie ma żadnej gwarancji, że się uda. Natomiast można, może się udać, kiedy prawidłowo nawigujemy zespół. Jest mnóstwo rzeczy, które można by było powiedzieć. Skupię się na tych najistotniejszych, ponieważ kiedy złapiesz istotę, kiedy złapiesz to, co jest najważniejsze w każdym z tych etapów, to lepiej zrozumiesz. Jak nawigować z zespołem. Czasami problemem nie jest to, że skupiamy się na tym, co się dzieje tutaj, tylko że nie widzimy tego w kontekście. Tak? Jeżeli dziecko uczy się chodzić i upada, i upada, i upada, to ktoś może powiedzieć: "No ale co ty robisz? Że to dziecko cierpi, ono ciągle upada. Nie męcz go tak. Ty go nie męczysz. To jest tak, kontekst życia dziecka jest taki, że ono chce nauczyć się chodzić." I będzie próbowało tak długo, aż mu się nie uda. Więc kiedy widzisz, w jaki momencie jest zespół, to w kontekście tego czasu, w kontekście tego sezonu, jaki zespół przeżywa, łatwiej jest zrozumieć, które problemy są problemami, które są zajawkami problemów, a które trzeba w ogóle zbagatelizować. Oczywiście zobacz, kiedy pojawia się, tutaj mówimy pod kątem biznesu, ale nawet dotyczy to takiego zespołu dwuosobowego, jak mąż i żona. Zaczyna się od pewnych oczekiwań. Nawet jeżeli te oczekiwania są niskie, to jednak są. I tutaj jest ta formacja, zawiązanie, ale później przychodzą pierwsze rozczarowania. Jeżeli dobrze jest to nawigowane, i to jest kluczowy moment, to jest etap, kiedy zaczyna się to normować. Już nie jest tak dobrze, jak było na początku, ale już zaczyna być poprawa, zaczyna być ten rozmach. I tutaj, o ile tutaj. Odchodzi część ludzi, to tutaj część ludzi mówi, a miało być lepiej, a nie jest, bo to jest taki etap. Ale tutaj to jest już o wiele wydajniej, o wiele lepiej i co jakiś czas to będzie się powtarzać. Więc przyjrzyjmy się etapowi numer jeden. informacja. To może być ten etap, kiedy zatrudniasz pracowników. To może być ten etap, kiedy tworzycie jakiś projekt. To może być ten etap, kiedy wchodzicie w nowy sezon i chcecie powiększać na przykład rynki, na których działacie. I czym charakteryzuje się ten etap? Po pierwsze pewnym pobudzeniem, ekscytacją, niecierpliwym takim wyczekiwaniem. Wow, będzie coś. Są pewne oczekiwania. Musisz o tym wiedzieć. Czy te oczekiwania należy rozbudzać? Hmm, to zależy. Z jednej strony, jeżeli ludzie, jeżeli chcesz, żeby ludzie byli zmotywowani, to w pewien sposób trzeba podsycać w nich to, że wchodzicie na nowy etap. Uwaga. To nie były przypadkowe słowa. Pobudzać w nich ekscytację. Bo czym innym jest podekscytowany często właściciel firmy, a co innego ekscytuje pracowników. Ponieważ właściciel firmy mówi, wow, powiększamy nasze, yy, nasze rynki, idziemy teraz, działaliśmy lokalnie, idziemy na całą Polskę, albo idziemy na całą Europę, albo idziemy na cały świat. Fantastycznie. Mhm. Czy to będzie ekscytować pracownika? Od strony pracownika wygląda to w ten sposób. Mhm. Będę musiał więcej pracować pewnie, ciężej pracować, podniesą się, się standardy w pracy. A pytanie zasadnicze brzmi, co ja z tego będę miał? Więc to jest ważne, kiedy cokolwiek przedstawiamy, to przedstawić korzyści, które będą mieli pracownicy. I wiem, ktoś idzie do pracy i ty prowadzisz biznes ze względu na zyski. Pytanie: czy tylko. To może być obietnica zysków, ale pamiętaj, budujesz swoją wiarygodność, swoje zaufanie. Wtedy, kiedy coś obiecujesz i dotrzymujesz słowa. To mogą być zyski, ale to mogą być też inne rzeczy. Możesz powiedzieć, że na skutek tego, i to jest jedna z genialnych rzeczy, które część firm robi, daje pewne zaplecze socjalne. Część pieniędzy, które miałyby iść na podatek, możesz przekazać na pewne działania około firmy stworzyć świetlicę środowiskową, miejsce, gdzie Twoje dzieci będą się uczyć, robić jakieś wyjazdy, robić te wszystkie społeczne rzeczy. I mówisz, dlatego że firma zwiększa swoje zyski, zwiększamy też tę płaszczyznę. Widzisz, to jest ważne. Ludzie muszą być podekscytowani tak samo jak Ty. że Kiedy coś nowego, to kiedy jest ten dysonans, podekscytowany właściciel i ludzie, którzy raczej stają wtedy w oporze, to dlatego przede wszystkim, że nie widzą własnych korzyści. Albo, to jest trudna pigułka, ale warto się z nią zmierzyć, albo jest obietnica, że oni coś dostaną, a oni dalej nie chcą, ponieważ nie ufają. Bo albo się kiedyś zawiedli, albo to jest pierwszy raz, kiedy im coś obiecano. Więc w tym momencie, oprócz tej ekscytacji jest jednak pewna obawa, pewny niepokój, co będzie, jak nie wyjdzie, i tak dalej. I teraz, czego oczekujemy od członków zespołu? Że zrozumieją swoje role i odpowiedzialności w tym nowym sezonie. Może to są nowe role, może nowe odpowiedzialności, może standardy się podniosły, te same role, te same odpowiedzialności, ale większe standardy. Musisz po prostu jasno tym ludziom powiedzieć, czego się od nich oczekuje. Czyli Ty jesteś jako lider, jako właściciel firmy, jesteś tym człowiekiem, który ustanawia na początku, definiuje rolę, Definiuje odpowiedzialności, definiuje strukturę, jest za to wszystko odpowiedzialny. I teraz ważne jest, żeby zrozumieć, co dzieje się w zespole. Jeżeli zaczynają się zmiany, i członkowie zespołu zaakceptują te zmiany, i powiedzą: Świetnie, cudownie, wspaniale, są zmiany, będę więcej zarabiał dostaniemy jakiejś gratisy. Będzie lepiej, to człowiek przede wszystkim jest skupiony na sobie. Czy jest tego świadomy, czy nie, to ja jest takie wysokie. Te oczekiwania są wysokie. Natomiast człowiek nie tyle myśli o innych członkach zespołu, nie tyle myśli o misji, o rezultatach, jakie ma firma osiągnąć, myśli o sobie. Jest taki przykład, którego często używam na szkoleniach. Widzę, jak ten przykład podam, to nagle jest takie wow, kliknięcie i rozumiem, o co chodzi. Widzisz, to co mówię, wszystko, jeżeli uczysz się nowych rzeczy, to nowe rzeczy lepiej jest zrozumieć, kiedy odnosisz je, powiążesz je z rzeczami, które znasz. Więc ten etap, chociaż mówimy o firmie, można odnieść do etapu zakochania. Kiedy człowiek jest zakochany, to tak naprawdę kocha wtedy nie drugą osobę, ale siebie. Gdyby człowiek był szczery, to w etapie zakochania nie mówiłby: Jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś niesamowita, jestem tobą zachwycony. Tylko gdyby był szczery albo świadomy, bo niekoniecznie chodzi, że jest nieszczery, ale jest często nieświadomy, to mówiłby coś takiego. Jak ja się wspaniale czuję, ja uwielbiam to wspaniałe uczucie, które dajesz mi wtedy, kiedy jesteś blisko mnie. Po prostu nigdy czegoś takiego nie przeżyłem, albo już dawno czegoś takiego nie przeżyłem, a Twoja obecność to po prostu jest to uczucie. Ja kocham to uczucie, krótko mówiąc, kocham siebie. Jestem zachwycony, że tak się czuję. I to jest ten moment. Jeżeli naprawdę dobrze zmotywujesz ludzi, jeżeli zespół do czegoś ruszy, to pamiętaj, że każdy ma w tym momencie wyolbrzymione ego. Każdy. Każdy. Ty też. I mniej myśli o innych członkach zespołu, i mniej myśli o misji. Mówimy o zewnętrznych rzeczach, o strukturze, będzie całe dwa moduły, jeszcze o zarządzaniu zmianą, tam całe te procedury poznasz, a teraz bardziej mówimy o tym, co naprawdę tworzy zespół ludzi, czyli o naszym wnętrzu. Tak pamiętasz, zaufanie, konflikt. Zaangażowanie, odpowiedzialność, rezultaty. I tak samo jest tutaj. Nasze ego jest duże w tym pierwszym etapie. I to już jest zapowiedź problemu. I co zrobić, kiedy wpadniemy w ten problem? Za chwilę.